Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem Berserk. Dzisiaj stanie się coś niezwykłego, jak sami widzicie, brakuje nam bardzo niewiele do 400 poziomu i dzisiaj postaramy się ten 400 poziom wbić. Oczywiście pomógł nam level z kalendarza, który wyleciał dzisiaj. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, jeżeli cieszycie się tak samo jak ja, że ten 400 poziom wbijemy najprawdopodobniej. Jako druga osoba na serwerze, wczoraj wbił go Commandos, teraz powinien mieć 401, chyba jeszcze po północy się nie logował i nie odbierał kalendarza, więc generalnie on będzie miał 401, no a my postaramy się dzisiaj wbić 400. Jest godzina 5:48, gdybym nagrywał z kamerką, to bym wam pokazał na telefonie, bo niedawno właśnie wróciłem z pracy, no ale stwierdziłem, że nie idę spać, dopóki tego nie nagram i dopóki nie wbiję tego 400 poziomu właśnie dzisiaj. I tak, co tutaj? No na początek chyba zrobimy sobie awkę standardowo, zobaczymy ile nam będzie brakować. No i całą resztę wyciśniemy gdzieś tutaj najprawdopodobniej z tornada. Także no, jest dosyć wcześna godzina, jestem po pracy, także jakbym troszkę przymulał czy coś, to oczywiście za to przepraszam. Dzisiaj Wiedźma chce bronię, mamy jedną ładną broń za 10 banieczek. Oczywiście od razu wsadzamy sobie wszystko w siłkę, no i co? I chyba lecimy w tę misję. Dlaczego robimy misję? No ja na ostatnim odcinku troszeczkę zepsułem, można powiedzieć, że nie troszeczkę, tylko nawet dosyć potężnie, dlatego że powinienem przed wbiciem tych leveli, bo tam wbiliśmy chyba z dwa poziomy, zrobić sobie awkę, bo jak pewnie wiecie, od 393 bodajże lub też 4, ale chyba 3 levela jest coś takiego, że z każdego miejsca, czyli tutaj za ręki, za te ataki, to oczywiście są niewielkie ilości, ale też tutaj z akademii, która mi się właśnie buduje i tak dalej, z każdym levelem jakby tego expa dostajemy mniej, więc najlepiej zanim będziemy chcieli wbijać jakieś levele czy coś w tym stylu, to po prostu jest przeklikać właśnie misję, właśnie taką arenkę i tak dalej, żeby tego expa dostać jak najwięcej. No ostatnio o tym zapomniałem, zrobiłem to dopiero później, no ale trudno, dobra, przeklikam tu na szybko te misje, powiedzmy. Będę się starał oczywiście wybierać jak najlepsze, no ale też żeby tutaj was nie zanudzać, to zrobimy to sobie w miarę na szybko. Mamy w ogóle skarby lasu, też o tym zapomniałem, ale akurat na tym koncie nas to zbytnio nie interesuje, ponieważ no na brak surowcy nie narzekamy, tak samo tutaj no duszy mamy dosyć sporo, także nie ma co gadać. I okej, 1 i 4, dobra, no to bierzemy sobie tą najkrótszą. W skarby to teoretycznie powinno się brać najkrótsze, ale ja tak jak mówię, no tutaj mi zbytnio surowce nie są potrzebne, zresztą w sumie na żadnym koncie nie biorę najkrótszych w skarby, bo po prostu nie, jakoś tak nie lubię tego robić, robię sobie misję po prostu normalnie, a drobi tak jest, czasem mam na przykład większy drob niż ludzie, którzy biorą najkrótsze misje, czasem mam lepszy, więc generalnie no to jest duże RNG. Dobra, co my tutaj chcemy wziąć? Może weźmiemy tą piątkę, jakbym się coś pomylił, no to tak jak mówię, no mózg mi na pewno troszeczkę wolniej pracuje, no ale chcę to dla was nagrać, chcę to wam dzisiaj wrzucić, także po prostu tak to wygląda. Dobra, co my tutaj byśmy chcieli? Może tą piąteczkę znowu, tutaj też tą piąteczkę. Swoją drogą od 400 poziomu przechodzę do grania tutaj właśnie na tym berserku, jak i na każdej innej postaci, jak wbiję 400 poziom, przechodzę do grania typowo pod golda. Nie wiem, czy to mi się opłaci, no na pewno z levelem, jeżeli chodzi o tutaj Commandosa, no to będziemy odstawać, on chyba będzie twardo będzie szedł w expa cały czas. Natomiast ja postanowiłem, że właśnie od tego 400 przejdziemy sobie na golda. Mam tutaj dosyć dużą przewagę nad całą resztą, jeżeli chodzi o podstawy, jeżeli chodzi o te statystyki, więc po prostu będę to utrzymywał w dalszym ciągu i nawet to, że tam będziemy tego levela tracić, załóżmy tam, nie wiem, no nawet jest 5 leveli na takim 450, aż tyle nie zmieni, bo będziemy mieli po prostu te statystyki, będziemy mieli te statystyki dosyć mocno wymaksowane. Także no ja mam taką taktykę, ktoś się może z nią nie zgadzać i tak dalej, więc ja to jakby rozumiem, raczej tutaj polecam każdemu jak się mu gra wygodniej, że na przykład tam mogłem chyba tą czerwoną wziąć swoją drogą, ale dobra, tutaj też czerwona jest dosyć niezła, ale dobra, lecimy jeszcze pod expa, olejemy tą czerwoną, nie ma co, jeszcze się tutaj golda zdążymy na spokojnie nachapać, tutaj nam się trafiła czerwona misja na expa, więc bierzemy. Tutaj cyk. No i dobra, no zobaczymy ile dostaniemy. Mieliśmy chyba jakoś 1 000 000 tego expa. Zobaczymy ile go dostaniemy w ogóle z tych trzech pasków, bo nawet nie jestem pewien ile ja tutaj mniej więcej dostaję.
Tutaj ta siódemeczka dosyć ładna, ta piątka też jest niezła, w sensie ta dziesiątka. Dobra, tutaj cyk, 2 i 4 i 8, dobra, no to bierzemy tą, bierzemy sobie tą i zobaczymy, jak tutaj, oj, tutaj nie, bierzemy tą dwójeczkę, jak finalnie nam wyjdzie. Także no, tak jak mówię, generalnie no zachęcam się każdemu zastanowić, dlaczego ja przyjmuję taką taktykę na Golda już od 400 poziomu, bo wielokrotnie jakby śledząc topki jakichś tam innych serwerów i tak dalej, takich starszych już o wiele, widziałem jak na przykład ktoś dostaje totalnie w ciry, jeżeli chodzi o PvP, mając załóżmy, jest w ogóle, zapadła mi w pamięć najbardziej taka walka dwóch magów, gdzie, oj, tu zepsułem, gdzie jeden miał 500 bodajże 36 level, drugi miał tam 500 około 16, no generalnie 20 leveli różnicy plus minus, no a właśnie ten z tym większym levelem dostawał bardzo mocno w ciry, no bo miał mniejsze statystyki, bo po prostu no on szedł tam w expa cały czas, a ten drugi szedł w golda, także no generalnie wiadomo, no na wysokim levelu to PvP to jest duże RNG, aczkolwiek można temu RNG pomóc i stracąc kilka leveli za to, że będziemy mieli te statystyki mocne, gdzie tak naprawdę, no mówię, no na tej późniejszej fazie gry się liczą głównie statystyki i nic więcej, no to jednak ja wybieram właśnie statystyki, dlatego taki mam plan i generalnie na każdej postaci tak będę szedł. No mówię, mogę troszeczkę expa stracić, ta dziesiątka w sumie nie jest taka dobra, to weźmiemy dwójkę i będziemy jakoś tam myśleć, że nam jakaś kolejna dziesiątka to wynagrodzi, powiedzmy, że wzięliśmy teraz słabszą. Także taką taktykę sobie przyjmuję, nie wiem jak się przestawię, bo jednak no mam cztery postacie, teraz trzy sobie ogarniamy na expa, będziemy sobie ogarniać, natomiast tą na golda, no będę musiał się na pewno przyzwyczaić, ale okej, zobaczymy jak to nam wyjdzie, no to już tak naprawdę od jutra będę robił, bo jak dzisiaj ten 400 wbijemy, to już od jutra będę sobie tak cisnął. Na pewno też kilka osób się zastanawia, kiedy będzie Isaac, będzie ten Isaac, no teraz jak widzicie w tym shake się trochę dzieje, tutaj dobijamy 400 poziom, tutaj jakieś tam tornada były na łowcy, których naprawdę no sporo zrobiliśmy, tu w ogóle jest ostatnie piwko, w sensie dziesiąte piwo i tutaj robimy coś takiego, że staramy się, aby nam została misja 2,5 minutowa, bo ona często się liczy jako misja za 10 minut. No i teraz akurat nam się tak nie trafiło, ale jeszcze za 11 piwko jest to samo, także polecam robić coś takiego, jak oczywiście macie taką możliwość, żeby sobie zostawić te 2,5 minuty, bo te misje z tych 2,5 minutowych są naprawdę bardzo, bardzo często opłacalne. No zobaczmy jak to teraz wyjdzie. No, na przykład 2,5 minutowka, nie czerwona, ani nic za 5 milionów expa. Także sami widzicie, że warto tą dwójeczkę zostawić i to działa na 10 i na 11 piwku, jakby ktoś tam powiedzmy pytał. Dobra, tego sobie używamy. Jeszcze odbierzemy wehikuł standardowo, żeby już tutaj to mieć też odhaczone, powiedzmy. Dobra, no i nam brakuje ile? 280 tak naprawdę milionów doświadczenia, czyli no jeden jakiś przeciwnik w lochach, ale raczej tak jak mówię, będę się starał nabijać to na tornadzie. Teraz tak, lecimy sobie to, zmieniamy z powrotem, lecimy sobie tutaj na szybko, o, nawet przegrałem, o dziwo. Właśnie to jest też ciekawe, jeżeli chodzi o ranking, zaraz wam tu pokażę. Ja nie dostaję w ogóle czci, pokonując, o dobra, już 10 zrobiliśmy. Mam tutaj przewagę, powiedzmy 3000 punktów czci nad top 2 i tutaj sobie zaatakujemy teraz pawszego, wygrałem i zobaczcie, nic za niego nie dostaję, natomiast jak przegram, no to wiadomo, że tracę bardzo dużo i to mnie w sumie śmieszy, jeżeli chodzi o tą grę, no bo ja teraz nie mam jakby możliwości nawet na top 2 tej czci sobie pofarmić ani nic, a jeżeli przegrywam, no to dosyć sporo tracę. Dobra, co my tutaj jeszcze możemy wycisnąć? No akademia mi się buduje, więc wydaje mi się, że to by było chyba na tyle. Jeszcze możemy kółkiem co prawda zakręcić, tak mi się wydaje, ale czy ja to będę chciał robić? No dobra, zakręcimy tym kółkiem, już to będziemy mieli też z głowy. Cyk, okej, okay. Tu sobie jakąś podkę użyjemy. Czy coś mamy taniego? To mamy tanie, to może iść do kowala. Powiedzmy to też pójdzie do kowala. Dobra, reszta to są dosyć drogie itemki. I co dalej? Chyba przechodzimy do tych lochów. Jeszcze możemy sobie pupile zrobić.
już tutaj za pamięci. W pupilach też w dalszym ciągu jestem Tobi 1, tak jak to miało miejsce na ostatnim odcinku. O, tu mi szkoda odbierać w sumie misji, bo Hydra ma tylko 3 główki, a powinna mieć 4, ale już ją przypadkiem zrobiłem, nie spojrzałem. Dobra, no to trudno. No to już troszeczkę ekspa tutaj straciliśmy, ale nie będziemy aż tak tryhardować. Kibelek sobie też ogarniemy, cyk. Te pupilki, zaraz wam pokażę, jak to tu wyglądają walki. Czy nam się uda utrzymać na tym top 1 i wygrać 5-0, czy może jednak coś nam tam przeszkodzi po drodze. Tu już sobie karmimy czwartego od końca, tutaj tak samo. W mroku w sumie tak samo, więc ładnie idzie. No tu już mamy czwartego wykarmionego w tym ogniu, ale właśnie tego jęzogniksa dosyć późno zdobyliśmy, więc go musimy teraz zacząć. No i woda to jest w ogóle na tej postaci tragedia, to nie ma co mówić. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że mi się uda wszystko powygrać. Adu ma dosyć mocny żywioł, więc wahniemy go światłem. Okej, bez większych problemów już na Heraldonie. Pokonany freestyle. O, z freestyle może być problem. No, spróbujemy tym ogniem. No ledwo, ale się udało, okej. No i dobra, i czy wodą ugramy? Ugraliśmy, super. Czyli na tym top 1 się utrzymaliśmy. Mamy obecnie około tam 500 czci przewagi. Dobra, ładujemy wszystko w siłkę, co dzisiaj zdobyliśmy, powiedzmy, i lecimy do lochów. No i co? Zobaczymy, jak to tornadko nam będzie padało. Ostatnio wam mówiłem, że coś mi gemiki nie chcą lecieć z tej 25 kopalni. No i jakby dzięki temu, że to powiedziałem, jakby troszeczkę mi to pomogło, ponieważ jak sami możecie zauważyć, obecnie brakuje mi tylko jeden tam był i tu drugi. Dokładnie, dwóch gemów z tej dużych, oczywiście z tej 25 kopalni, i będziemy sobie mogli lecieć ją budować dalej, z tym, że ja chyba to Akademię chcę teraz do 20 dobić. Zawsze to jakiś tam eks będzie i tak za późno to zrobiłem, no ale ja tutaj nie wiadomo ile nie skipowałem budynków, dlatego też tak to wygląda i nie zamierzam tej akademii w sumie skipać, niech ona się tam spokojnie do 20 dobuduje, a potem kopalnie sobie tam pewnie jakoś delikatnie poskracamy, ale to jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie. Na ten moment wchodzimy do tornada i próbujemy wykręcić ten 400 poziom. Okej, to tornadko padło, no przydałaby się jakaś seria przeciwników takich nie za mocnych, żeby tam, wiecie, jakoś się doczłapać, powiedzmy, do tego 400 poziomu, no ale tam widzieliśmy, był wojownik i teraz znowu jest wojownik, prawie 70 tysięcy siły, ale myślę, że on powinien tak czy siak paść. Generalnie, tak jak wam mówiłem tam w poprzednim odcinku z Berserka, że ten, o, dokładnie padł, że my tutaj to tornado mamy tak naprawdę do tyłu, jeżeli byśmy poklikali dłużej, to myślę, że bez problemu by ono nam schodziło. Dobra, jakaś seria widzimy zwiadowców i magów, więc to oczywiście nam się podoba. Cyk, kolejny, dobra, pięknie. Ciągle myślę, że nie ma miejsca w ekwipunku, a to po prostu musisz odczekać trochę dłużej. I to jest kto? To jest znowu wojownik. No dobra, o, ale szybko padł i okej. Mamy 400 poziom, jako drugi na serwerze. Super, no dzień później, ale to nic. I tak generalnie jestem zadowolony. Możemy sobie od razu do opisiku dodać 400 poziom, dzisiaj mamy 31.07.2020 rok. No ja tutaj dodaję tylko takie rzeczy, które, powiedzmy, jakby są jakieś warte dodania, czyli na przykład no takie, wiecie, kopalnia 25, portal solo i tak dalej, takie rzeczy, które jednak wymagają od nas dłuższej gry, abyśmy je zrobili, dlatego sobie ten 400 też wkleję i zobaczcie, jak te tornada ładnie padają, aż się przyjemnie to klika. Ten 401 jakbyśmy wbili, w sumie to by było spoko, dogonilibyśmy komandosa dzięki temu. Totalnie zapomniałem, nagrywam to już jakby po nagraniu odcinka, ale pewnie wstawię tam gdzieś w środek, po wbiciu tego 400 poziomu. No co z naszym challenge'em? Z naszym challenge'em, który sam sobie założyłem w którymś tam z poprzednich odcinków właśnie z Berserka, że wbijemy pierwszy 400 poziom przed Zakreble, który zaczął pół roku przed nami, przed jego Berserkiem dokładnie. No i challenge jakby z tego, co widzę, się udał. Jeszcze tutaj oczywiście sprawdzimy. Jak widzicie, mamy jakąś postać tam na 36 polskim świecie, do właśnie takiego patrzenia na topkę. W zasadzie to jest ona tylko i wyłącznie pod ten odcinek, bo później ją usunę. No i co? No i Zakrebulion, 396 level, nic tu się generalnie nie rusza. Jak widzicie, siły ma 6800, my mamy 7500, HP mamy troszkę mniej, ale no co, no my, tak jak mówię, no teraz ładujemy tylko i wyłącznie w siłę. No i co, no i Zaku, który zaczął na 36 levelu, na 36 świecie, bodajże w marcu,
czyli tak jak mówię, no około tam pół roku przed nami, jak widzicie tutaj regularna gra i tak dalej pomogła w tym, żeby te pół roku nadrobić, widać to i w statystykach, no i w samym poziomie, i ten 400 level jakby zdobyliśmy, także challenge udany, challenge wykonany powiedzmy, oczywiście challenge był tylko i wyłącznie mój taki powiedzmy prywatny, Zakreble nic o nim nie wie, więc no tak naprawdę udało się, także jestem zadowolony i to tyle z tej krótkiej wstaweczki. Ale no może być tutaj ciężko pełny level dobić. Brak miejsca w plecaku już, o kurde. Dobra, no to jednak nie dobijemy, bo ja tutaj nie chcę marnować golda zbytnio. Zobaczmy czy mi coś, o te rękawice za 2,5 możemy rozmontować. Super bohater, osiągnij poziom 400, super. I czy mamy coś tu jeszcze tańszego? Powiedzmy, że ten wisior, tak lata jest za ile? Za 10. Dobra, no to wiecie co, no to ja tutaj tego tornada nie chcę klikać. No raczej z niego cały level by byłoby ciężko wycisnąć. A też nie chcę, mówię, marnować sobie golda, który może pójść do wiedźmy potem i mieć te wszystkie itemki 10 milionów razy 2. Także tornado na razie odpuszczamy. 400 został wbity, więc to co chcieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Na ostatnim odcinku w ogóle nie ruszałem 13 piętra w mroku, zapomniałem gdzieś o nim. Także teraz sobie możemy popróbować to 13 piętro. Możemy jeszcze odwiedzić tego Posejdona, co tam takie bliskie próby miał co chwilę. Może by się udało tego Posejdona pokonać. Nie wiadomo, zobaczylibyśmy. No i co, no ten piekielny Peter... Wydaje mi się, że on by był do zrobienia. Też dużo gemów zmieniłem naszym pachołkom. Też oni tam mają gemy po 550, także dosyć mocne, bo im daję wszystkie, które mi wypadną takie średnie właśnie z tej kopalni 25. Także to oni też w teorii są wzmocnieni. To jest wojownik, no jakby to jakaś Kunegunda powiedzmy podziałała, my jakąś seryjkę krytyków. I on ma HP 302 miliony, to wcale nie jest nie wiadomo ile tego HP. Także wydaje mi się, że on nawet by był tutaj do zrobienia, no ale zobaczymy. Powiedzmy do 600 grzybów go poklikamy, jeszcze potem pójdziemy do Posejdona. Jeżeli Posejdona pokonamy, to będzie spoko, jeżeli nie, no to nie. No generalnie założenie na odcinek zostało wykonane, chciałem to zrobić na odcinku, dlatego też go właśnie nagrywam tak z samego rana, bo być może potem jak wstanę mi się nie będzie chciało, a tak to już sobie ogarnę ten odcinek i będziecie go mieli na 16. Także no co, no jestem bardzo zadowolony, no gramy na tym berserku tak naprawdę od startu serwera S37, czyli to był, jeżeli mnie pamięć nie myli, 27 wrzesień 2019 rok. Także no już sobie obliczyłem, że za 2 miesiące postać będzie miała rok. Oczywiście nie jest to wybitny wynik, jeżeli chodzi o ten 400 poziom, ale to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, wtedy eventy nie były tak długo, w sensie nie były 3-dniowe, jak zaczynałem na tym serwerze, to raz. Po drugie, ja tą postać na początku olewałem, bo mi ten berserk tak bardzo nie podszedł. Dopiero tak naprawdę później mi się spodobał, gdzie jakby, no nie oszukujmy się, fajnie się nim robi lochy po prostu, bo jednak przeklikujesz lochy, które generalnie nie powinieneś przeklikać na jakiejś innej tam klasie, więc no później się zacząłem na tym berserku bardziej starać, no ale tą stratę na przykład do komandosa, jeżeli chodzi o expa, widać, no to wiecie, to tutaj właśnie z tego wynika strata, na przykład tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, EQ do awki chyba tutaj znalazłem na 350 albo 360 levelu, generalnie nie robiłem, to też gdzieś tam jest na jakichś starszych odcinkach, nie robiłem tutaj z dobrym EQ awki, no nie wiem czy nie z 2 miesiące, więc to na pewno straciłem, bo w ogóle mi się tutaj tych run nie chciało szukać. I tak jak mówię, no na pewno to by było szybciej. Druga sprawa, no to gra, jednak teraz są te pakiety, których kiedyś nie było, teraz są te levele z kalendarza co miesiąc, co 20 dni w sumie, więc jakby no teraz to o wiele szybciej idzie, także wynik nie jest wybitny, no ale na tle serwera jednak wyglądamy całkiem nieźle, nie oszukujmy się. No chciałem do 600, tutaj znowu zacząłem do 200, do 500 zacząłem go klikać. No ale sami widzicie, że kurde, nie chcę paść, więc dobra, dajemy mu spokój. Co ostatnio jeszcze było takie powiedzmy w miarę do zrobienia? Chyba w tych nordyckich bogach ta Hel, o ile mnie pamięć nie myli, tego pajęczarza jeszcze nie zrobimy, ale dobra, lecimy w Posejdona. Lecimy tego Posejdona, no tak jak mówię, gemiki mi jakieś tam powypadały. Tej siły już mam prawie 33 tysiące, jak sobie zmienię jeszcze te dwa, to te 33 tysiące pęknie, więc no naprawdę bardzo dużo. Tylko teraz żeby nam szczęście dopisało, żeby jakaś seria ciosów tutaj poszła, no i myślę, że będziemy zadowoleni, że go pokonamy. No 300 milionów expa, wiadomo, piechotą nie chodzi,
Także przydałoby się go kliknąć, no ale zobaczymy. Ile na niego? No tak myślę, że do 350. Nie będziemy też przesadzać, nie będziemy tutaj nie wiadomo ile wydawać. I okej, udało się go pokonać, świetnie. Obejrzymy sobie tą walkę. Raz, dwa, trzy. No tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Też nic, raz, dwa. Też nic, raz, dwa. Też nic, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, no okej, okay, no tu nie było 120, prawie 5 milionów krytyk, no on nam tak naprawdę pomógł, ale generalnie tutaj widowiska, jeżeli chodzi o walkę jakiegoś wielkiego, nie było. Dobra, i kogo mamy teraz? Teraz mamy Hadesa. Hades to jest znowu zwiadowca. No i nie, no jego nie ma szans tutaj w ogóle kliknąć, także nie ma o czym mówić. Tutaj w tym Hemoridorze, chyba też jeszcze nic nie zrobimy. I co więcej, no ten Hades to tutaj z tego co widzę będzie blok na dłużej. Także ile? No tutaj nam jeszcze zostaje dwóch i tutaj dwóch, żeby całą strefę światła zamknąć. Także no dobra, no myślę, że w niedługim czasie to sobie zrobimy. I co teraz? No te pająki raczej... A dobra, Tom Hell popróbujemy. Nie będziemy tutaj nic innego za bardzo szarpać, powiedzmy. Spróbujemy tą Hel, no ona też by nam dała 300 milionów z tego co widzę. Chociaż ona ostatnio nie chciała wcale nam paść, nie chciała być taka miła. Mimo, że to mag, więc powinniśmy w teorii ją poskładać. Super, też padło, dobra. Dzisiaj jesteśmy w gazie, można by powiedzieć. Oj, ja to nie chciałem tak skipować szybko. 226, no ten nie zadał za wiele. Ten zadał tylko 15, ta zadała tylko... A nie, jeszcze tutaj drugi hitek, no ale też nie za wiele. No i jak my? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, okay, czyli nie daliśmy jej dojść do głosu tak naprawdę. I dobra, to rozmontujemy. A nie, już nie mamy rozmontowania, okej. Okay. Czyli sobie zostawimy na jutro do rozmontowania. I tak naprawdę to by było na tyle, więc dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Tak jak mówię, no jestem dość zmęczony, więc jeżeli by tam komentarz nie był jakiś satysfakcjonujący, to przepraszam, ale chciałem to po prostu zrobić na odcinku. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawcie kciuka w górę, jeżeli jesteście szczęśliwi, tak samo jak ja, że ten 400 poziom udało się nam wbić. I co, myślę, że kolejny odcinek z Berserka... To będzie głównie tornado i będziemy próbować tego komandosa tutaj gonić. No musimy wykorzystać jakby przewagę klasy, jeżeli chodzi o lochy, żeby właśnie tego komandosika tutaj przegonić. Tak jak mówię, no on dzisiaj jeszcze odbierze level, także będziemy mieć do niego no połowę, troszkę więcej niż połowę levela straty. Także jest to do zrobienia, myślę, jak w tym tornadzie poklikamy odpowiednio dużo, to myślę, że go przegonimy, ale to za jakiś czas. Na ten moment tyle, gratuluję oczywiście komandosowi, że wbił jako pierwszy na serwerze ten 400, jest w mojej gildii, więc jakby no tylko się cieszyć, że mamy takich mocnych graczy i tyle. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, za uwagę, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu, zostawiajcie komentarze, kciuki w górę, co tam chcecie, subskrypcje, bo lecimy do 6000, też już niewiele brakuje, chyba się powtarzam, dziękuję raz jeszcze. Trzymajcie się i cześć!